Gdzie my jesteśmy? Gdzie my dojechaliśmy? Zobaczcie, jak to wygląda. To jeszcze przez szybę jest widok, także spokojnie. Zobaczcie, ile jest tu ludzi. Dobra, dojechaliśmy, wiecie gdzie? Do Durtledor. Tak się to, tak jak mówię, tak się pisze. In China! In China. Także będziemy schodzić tam w dół, za mną widać ten szlak. Byliśmy tu wielokrotnie już. Dzisiaj wzięliśmy naszego pięknego kolegę. Także idziemy na spacer. Przy okazji spróbujemy się tam wykąpać. Będzie dzieciaki wzięły deski. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, idziemy. Schodzimy w dół. Jest tylko jedno zejście. Tak naprawdę później na samym końcu jest rozwidlenie na jedną plażę i drugą, bo tam są dwie plaże obok siebie. Zobaczycie zresztą za chwilę. Świetne miejsca, szczególnie w taką pogodę jak dzisiaj. Warto się tu wybrać na spacer z całą rodziną. Trochę stromo, powiem wam szczerze, po tych kamieniach to jest, trzeba powoli schodzić, bo można się, można wywinąć orła, szczególnie przez te właśnie kamienie. Jesteśmy już w połowie drogi. Nie jest to daleko od parkingu tak naprawdę, bo parking ma się tam na wzgórzu. A my już jesteśmy tu. Później tam pewnie kolejka będzie na dół. Pierwsza plaża, która jest świetna w ogóle tutaj. Jest taka, mniej wiatru jest na niej, można tu popływać. Szczerze, zobaczymy, może się uda, wejdziemy do wody. Widzę, że schody tam są przed nami odremontowane. Będzie można wejść, zejść tymi schodami. My schodziliśmy gdzieś tutaj ostatnio. Słuchajcie, to było ostro, ale tam widzę, że już wymyło te zejście. Raczej nie polecałbym. I tu jest plaża, słuchajcie. Pierwsza po lewej stronie. No świetnie to wygląda. Nie trzeba wyjeżdżać z tego kraju, powiem wam szczerze, bo mamy takie cuda natury tutaj na miejscu. A Kornwalia to jest w ogóle już cud. Słuchajcie, w tamtym roku spędziliśmy 2 tygodnie i co kawałek mieliśmy taką plażę, gdzieś schowaną między skałami. Także jeżeli nie byliście, to polecam. Durtledor to jest właśnie tutaj. Idziemy dalej na tą główną plażę. Nie, no to jest po prostu jak z widokówki, słuchajcie. Jeszcze szczególnie jak teraz, dzisiaj jest takie słoneczko, to już w ogóle tu jest pięknie. Idziemy dalej. Tak, to przed nami na pewno jest wyspa. I ja myślę, że to jest wyspa Portland, na której jest tam latarnia po lewej stronie i nawet ją widzę, poczekaj. Poczekajcie. O, to jest maksymalnie zoom niestety, ale widać latarnię. Tak, na stówę. Tam, o, piesku muszę cię zabrać. Tam po prawej stronie macie Weymouth. Tam jest Weymouth. A tam prosto jest Portland. Dobra, jesteśmy już, doszliśmy na same wybrzeże tutaj, przy tej drugiej plaży, bo pokażę wam z góry, jak to ona się tu pięknie prezentuje. Zobaczcie, co tu się dzieje. Ty się nie kąpię? Nie, kąpię się ktoś. Tam ktoś się kąpie. Ale pięknie wygląda, co nie? Cudownie. Także to jest ta główna plaża, ale my jeszcze nie zdecydowaliśmy, słuchajcie. My pewnie pójdziemy i tak tam gdzieś na sam koniec tego miejsca, bo mamy grilla. Choć nie do końca możemy tutaj palić, ale jak znajdziemy jakieś ciche miejsce, to raczej się nikt nie przypieprzy do nas. Let's go. Już nie jest nasz pierwszy raz, ale uwielbiamy to miejsce, dlatego tutaj wracamy. Co? Nie wiem, czy to... Nie wiem. Lecimy. Zobaczmy z tej strony, jak to wygląda. Tu zablokowane jest jej zejście, tak jak mówiłem, widzicie? Tutaj woda wymyła te schody. Tam wcześniej gdzieś były schody, chyba te nowe, właśnie było widać je z góry. To musielibyśmy się cofnąć. Dobra, idziemy za nami na tą dużą plażę, bo są większe fale, a dziewczyny chcą większe fale, także let's go. Oj, powiem wam, że jest niebezpiecznie. Dzisiaj jest sucho,
więc można i po tej lewej stronie też zejść. Ale zobaczcie, jak jest tyle turystów, tak jak dzisiaj, to jest tu ciasno. Ups. Sorry. A na pewno nie schodźcie po schodach i nie nagrywajcie telefonem, bo wiecie, spać ze schodów można. Historyczne miejsce, podobno tu piratów z Karaibów kręcili, słuchajcie. Na łodzi? A, zobaczcie, jaki sklepik ogarnęli sobie. Na łódce sprzedają lody. Dobra, idziemy dalej. Zobaczcie, co mi oni mi tu dali. Mam tutaj torbę. Na sobie torbę. Co? Oni sobie idą bez niczego. A kurde. Tato, weź deskę. Popływamy. Zdecydowaliśmy, że nie będziemy tu, gdzie wszyscy, tylko idziemy na sam koniec. Bo tam też jest fajna kawałek plaży. Dobra, mamy swoją mini plażę. Maja zrezygnowała trochę. Została gdzieś tyle, ale idzie ostatecznie. Protestowała. Także jesteśmy. Mamy tu fajne miejsce. Robimy sobie tu grilla. Durgle door. $15 PSI. Dobra, ja myślę. Lecimy. Hej! Nasza Pocahontas, słuchajcie. Jo. Chodzisz? Dawaj. Okej, go. Dobra. To na razie. Pozdrówcie Basię. Nie jest wcale taka zimna, jakby się wydawało. Nie, Karla, ja bym chciał autobus zamówić. Jest. Oj, trochę chyba się zapadłem po same jajca. Elegancko, nie jest taka zimna. Dobra, rozpalamy grilla, słuchajcie. Mamy to. Słuchajcie, tu pogoda się zrobiła jak w lato. Elegancko. Tak długo na nią czekaliśmy, że wreszcie jest. Idę usiąść do... Nagram to, żeby to jakoś skończyć. Bateria mi się wykończyła, słuchajcie. Jestem w samych slipach i w ogóle... Mokro było. Wykąpałem się niecały, do połowy, prawie cały. Ale nie wszedłem do końca, bo tam po prostu było za głęboko i miałem obawy, że mnie wciągnie. I tyle. Zobaczymy się jutro. Mam nadzieję, że się podobało. Bardzo piękne miejsce. Cześć.